naszych tutaj skromnych progach Muzeum Powstania Warszawskiego i zgodnie z okazją, jaką jest rok Stefana Starzyńskiego, który został uchwalony przez Radę Miasta, zapraszam Państwa na kolejną, drugą część właśnie autorskiego cyklu, mini cyklu wykładów poświęconych właśnie Stefanowi Starzyńskiemu pod tytułem Stefan Starzyński od ratusza do legendy. I zgodnie z zapowiedziami sprzed tygodnia, zgodnie z programem naszego cyklu, dzisiejsze spotkanie nosi tytuł Starzyński jako gospodarz, czyli wyzwania codzienności. Ponieważ ten nasz cykl ma tylko 5 odcinków i w tych 5 odcinkach nie sposób jest wszystkiego opowiedzieć od początku do końca, to też na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania postanowiłem właśnie skupić się na jednym w zasadzie bardzo niedużym, ale jednocześnie bardzo istotnym fragmencie z tej bardzo bogatej działalności Stefana Starzyńskiego, mianowicie tak zwanej polityki komunalnej, czyli po prostu właśnie zarządzania miastem na co dzień, rozwiązywania problemów mieszkańców, poprawiania jakości życia w Warszawie, poprawiania estetyki. I też oczywiście muszę Państwa uprzedzić, że część z tego, co dzisiaj będę Państwu też przedstawiał, powróci jeszcze w kolejnych spotkaniach, gdyż polityka komunalna, planowanie, urbanistyka, inwestycje miejskie tworzą pewne naczynia powiązane i po prostu każde takie zagadnienie, które tutaj na przykład przedstawiam dosłownie pod postacią jakiegoś zdjęcia, ma oczywiście pewne tło, pewne procesy, decyzje inwestycyjne, etc., etc. I oczywiście ramy czasowe naszego wykładu też czynią nierealnym opowiedzenie całego gigantycznego dorobku Stefana Starzyńskiego, zwłaszcza, że sam Starzyński też pracując w ratuszu dbał dosyć i tak przykładał duży nacisk na taką szeroko rozumianą propagandę wizualną, propagandę informacyjną i w rezultacie właśnie też powstawały dziesiątki różnego rodzaju broszur, folderów promocyjnych, takich katalogów informacyjnych. I nawet dzisiaj, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, przyniosłem takie 3 oryginały właśnie wydane przez Starzyńskiego. Katalog z jednej z wystaw oraz 2 takie opracowania. Jedno to jest opracowanie też statystyka na potrzeby wystawy. Jedno to jest wielki referat Stefana Starzyńskiego, który został wydany drukiem, zresztą jako jeden z wielu, gdyż Starzyński właśnie też te swoje sprawozdania, swoje wystąpienia bardzo często publikował, wykorzystując ich treść po prostu jako, można powiedzieć, taki wkład merytoryczny przy różnego rodzaju, że tak powiem, sytuacjach, gdzie trzeba było przedstawić jakieś realne statystyki, liczby, słupki, tabele, które obrazowałyby właśnie postępy w różnych dziedzinach i też dzisiaj będę właśnie Państwu pokazywał tego typu tabele właśnie sporządzane w celach statystycznych dla Starzyńskiego, które też doskonale obrazują te zagadnienia, o których będę dzisiaj opowiadał, takie jak tak prozaiczne, jak właśnie chociażby budowa szkół, remonty dróg, budowanie nowych parków, czy na przykład rozwiązywanie kwestii związanych z elektrownią i gazownią miejską, co też było dosyć dużym zagadnieniem wpływającym na jakość życia i też koszta życia w Warszawie, o czym jeszcze opowiem. Natomiast oczywiście zgodnie z tradycją, też pragnę w bardzo krótkim, że tak powiem, fragmenciku, tylko tak przywołać najważniejsze, że tak powiem, fragmenty z tego pierwszego wykładu, który przedstawiłem Państwu 2 tygodnie temu. Cały wykład dostępny jest online na kanale YouTube'owym Muzeum Powstania Warszawskiego, jeżeli ktoś właśnie chciałby na spokojnie sobie obejrzeć. Natomiast dzisiaj tylko po prostu pragnę tak przypomnieć, że
dwa tygodnie temu przedstawiłem Państwu sylwetkę i biografię życiową i też drogę rozwoju kariery zawodowej Stefana Starzyńskiego właśnie od w zasadzie czasów jeszcze, że tak powiem, dziecięcych czy też nastoletnich poprzez udział w Legionach Piłsudskiego, służbę w Wojsku Polskim i też późniejszą działalność, że tak powiem, w branży, w resortach skarbowych, gdyż, tak jak opowiadałem na wykładzie poprzednim, Starzyński z wykształcenia był w zasadzie handlowcem i do momentu, kiedy nie został delegowany na stanowisko właśnie tego komisarycznego prezydenta, głównie zajmował się właśnie kwestiami finansowymi i skarbowymi, czy to pracując w Ministerstwie Skarbu, pracując w Banku Gospodarstwa Krajowego, czy na przykład kierując tym programem pożyczki narodowej, o czym też opowiadałem dwa tygodnie temu. I generalnie osią, czy też myślą przewodnią tamtego spotkania była generalnie taka teza, że właśnie Starzyński był takim człowiekiem pracy. Był on powiązany z obozem sanacyjnym, można powiedzieć, był lojalny wobec Józefa Piłsudskiego i jego najbliższego środowiska, natomiast jednocześnie nie miał takich dużych ambicji politycznych, jak właśnie Rydz Śmigły, Walery Sławek, czy niektórzy z obozu legionowego, którzy właśnie trafiali do ministerstw, trafiali do rządu, trafiali na kierownicze stanowiska w instytucjach cywilnych, choć wszyscy wywodzili się ze służby wojskowej właśnie w Legionach i w Wojsku Polskim. I też na poprzednim wykładzie starałem się nakreślić, że tak powiem, w bardzo takich ogólnikowych, ale w miarę precyzyjnych detalach, jak wyglądała sytuacja polityczna w Warszawie właśnie roku 1933-1934 i dlaczego w zasadzie Starzyński został do Warszawy zesłany, w cudzysłowie wysłany przez właśnie przywódców obozu sanacyjnego i jego mianowanie na tego komisarycznego prezydenta było elementem pewnej operacji politycznej, której celem było przejęcie władzy w Radzie Miasta właśnie przez obóz około, że tak powiem, sanacyjny, czyli wpierw ten BBWR, a w końcu lat 30. obóz Zjednoczenia Narodowego, z którymi to oboma instytucjami Starzyński był związany. Natomiast fakt jest faktem, że wpierw właśnie w marcu 34. powołano ten zarząd komisaryczny. Wpierw komisarzem został właśnie też taki lojalny żołnierz Piłsudskiego, Marian Zyndram-Kościołkowski, dygnitarz II RP. I sama sytuacja powołania tego komisarycznego zarządu była też, można powiedzieć, pewnym ewenementem, gdyż teoretycznie w Warszawie funkcjonowała Rada Miasta, był wybrany prezydent, natomiast władze centralne poprzez różne zabiegi prawne starały się, że tak powiem, doprowadzić do wydłużenia kadencji Rady Miasta i potem wprowadzenia ustaw, które by, że tak powiem, umożliwiły dalsze funkcjonowanie tymczasowego zarządu miasta jako pełnoprawnej instytucji. I właśnie powołanie Starzyńskiego na stanowisko komisarycznego prezydenta miało być, że tak powiem, tutaj takim węzłowym elementem tej układanki, bo nowy prezydent też miał dokonać po prostu wymiany, w cudzysłowie, ekipy kierowniczej w ratuszu, miał też doprowadzić po prostu do popularyzacji obozu prorządowego, a trzeba wam wiedzieć, że właśnie w latach 20. i w latach 30. obóz sanacyjny BBWR tu w Warszawie był dosłownie trzecią albo czwartą siłą polityczną, a największym poparciem cieszyły się Narodowa Demokracja,
Polska Partia Socjalistyczna, Partia Komunistyczna, a właśnie dopiero na końcu, w cudzysłowie, był właśnie bezpartyjny blok wspierania rządu. I Starzyński w sierpniu obejmuje stanowisko, przejmuje gabinet pana Kościołkowskiego. Kościołkowski zajął gabinet, który przedtem przez prawie 7 lat był miejscem urzędowania poprzedniego prezydenta Zygmunta Słomińskiego, który był związany z obozem narodowej demokracji. I cóż się dzieje? Słomiński traci stanowisko, zostaje przesunięty na funkcję dyrektora tramwajów warszawskich i stamtąd po kilku miesiącach Starzyński go releguje już na emeryturę. I też trzeba Państwu wiedzieć, że przed wojną Ratusz Warszawy, poza Radą Miasta i tym, powiedzmy, zarządem, był też dosyć dużym, że tak powiem, tworem takim administracyjno-organizacyjnym, gdyż poza właśnie samymi instytucjami ratusza miasto zarządzało też placami targowymi, miasto administrowało budynkami szkolnymi, elektrownia miejska, gazownia miejska to były niezależne przedsiębiorstwa, podobnie jak tramwaje warszawskie, które też były osobnym, że tak powiem, bytem prawnym, do tego chociażby wodociągi, do tego na przykład AGRIL, czyli Administracja Gospodarstw Rolniczych i Leśnych. Generalnie było tak, że właśnie miasto Warszawa miało z jednej strony właśnie swój magistrat, swój zarząd, a jednocześnie pod ten zarząd właśnie podlegały liczne instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa, Zakład Oczyszczania Miasta chociażby też. Tutaj jeszcze będę o poszczególnych wspominać. Natomiast też musicie wiedzieć, że sytuacja w pewnym stopniu przypominała patologię dnia dzisiejszego, gdyż właśnie w takich instytucjach jak tramwaje miejskie, jak właśnie wodociągi, etc. Bardzo duża liczba stanowisk były to po prostu synekury albo stanowiska protegowane przez system różnych koneksji politycznych i jak sam Starzyński zauważał, po prostu każda z partii politycznych miała swoich, że tak powiem, protegowanych i swoich ludzi w różnych instytucjach miejskich, tylko niestety Starzyński nie powiedział, która partia w których, ale tak jak mówiłem, prezydent poprzedni był ze środowiska Narodowej Demokracji, a na przykład w tramwajach warszawskich czy na przykład w gazowni miejskiej bardzo silne były ruchy socjalistyczne i komunistyczne, i też, że tak powiem, bardzo często właśnie protegowanymi na stanowiskach byli właśnie różnego rodzaju koledzy, znajomi, politycy, eksradni, etc. Poza tym też Warszawa miała jeszcze jeden taki zasadniczy problem, mianowicie to, że 1/3, 1/4 każdego rocznego budżetu naszego miasta była zużywana na wszelkiego rodzaju świadczenia, finansowe dla pracowników, ale i dla emerytowanych pracowników ratusza. I tutaj mieliśmy do czynienia też z taką patologią, że emerytury, które w skali całego kraju były, powiedzmy, że wyliczane wedle jakichś tam tabel i, że tak powiem, systemu wzorów, które jakoś tam wyliczały tą pensję, to w Warszawie polegało to po prostu na tym, że Rada Miasta uchwalała indywidualne emerytury dla poszczególnych zasłużonych pracowników i niekiedy te emerytury wynosiły tyle samo, co przychody, miesięczne zarobki danego urzędnika. Czasami były niewiele mniejsze, ale na przykład były ustanawiane dożywotnio, co było po prostu pewnym sposobem też na wyciąganie pieniędzy. I mówię, tutaj znowuż niestety decydowały właśnie kontakty polityczne, bo na zasadzie swój kryje swojego, że koledzy popierali wysokie emerytury dla swoich kolegów. I tutaj Starzyński też, że tak powiem, przysłowiowo
uderzył pięścią w stół i dokonał bardzo znaczącej, że tak powiem, restrukturyzacji i reorganizacji właśnie systemu emerytalnego, dostosowując go do systemu ubezpieczeń ZUS-owskich, które wtedy funkcjonowały, i to samo w sobie też wywołało dosyć duży, że tak powiem, niepokój i poruszenie wśród zwłaszcza pracowników różnych związków zawodowych zrzeszających właśnie urzędników, pracowników umysłowych czy pracowników samorządu, którzy nawet pisali różne apele, listy do prezydenta, domagając się tutaj jakiegoś, że tak powiem, koncyliacyjnego rozwiązania tego problemu. Natomiast Starzyński był nieugięty i tutaj sam w rozmowach z prasą na przykład głosił, że po prostu zamierza obniżyć koszta życia warszawiakom i żeby to uczynić, musi sięgać do tak niepopularnych metod jak reorganizacja systemu emerytur, czy na przykład właśnie reorganizacja ogólnie budżetu naszego miasta. I no, w rezultacie żelazna wola prezydenta sprawiła to, że faktycznie dokonano tej reformy emerytalnej. Też prawda jest taka, że Starzyński brał udział w negocjacjach z przedstawicielami tych związków zawodowych. W paru momentach wykazywał, że tak powiem, pewną wolę porozumienia. Czasami był nieugięty. No, całego, że tak powiem, zapisu tych rozmów nie znamy, znamy tylko rezultaty. Nie wybuchł kolejny strajk urzędników. Natomiast musicie pamiętać, że Warszawa lat 30. była dosłownie miastem strajkowym, bo statystycznie dosłownie co drugi dzień wybuchał gdzieś strajk w jakimś zakładzie przemysłowym i w szczytowym momencie łącznie ponad 2200 zakładów produkcyjnych w przeciągu właśnie roku 35-36 były protesty, zatrzymania pracy, różnego rodzaju wiece, akcje blokad. I no, to wszystko oczywiście tworzyło taką sytuację, można powiedzieć, niepewności politycznej, trochę też niepewności ekonomicznej i paradoksalnie w sytuacji, że tak powiem, takiego no, trochę zamętu, ratusz jawił się jako jeden z tych, można powiedzieć, najbardziej solidnych pracodawców. No i też tutaj faktycznie po roku 35 wzrasta liczba chociażby robotników zatrudnianych w robotach sezonowych, no też w niektórych wydziałach zatrudniani są nowi urzędnicy, kanceliści, sekretarki. No generalnie reorganizacja systemu emerytalnego uwolniła trochę pieniędzy. Drugim takim kluczowym elementem była reorganizacja systemu szkolnego, co też pozwoliło zaoszczędzić dosyć dużo pieniędzy, o czym jeszcze zaraz opowiem. Natomiast no właśnie Warszawa w tym 34 roku, tak jak wam wspomniałem, była miastem no w zasadzie składającym się z dwóch czy trzech równoległych tak naprawdę rzeczywistości. Z jednej strony mieliśmy tą rzeczywistość w cudzysłowie Paryża Północy, to luksusowe centrum, Śródmieście Północne i Południowe, okolice Ogrodu Saskiego. Z drugiej strony mieliśmy te wszystkie gęsto zaludnione dzielnice przemysłowe typu Wola, Mirów, czy Muranów czy Powiśle. Natomiast wychodząc poza to historyczne, że tak powiem, centrum miasta, nowe dzielnice Warszawy też niestety przedstawiały bardzo zróżnicowany obraz. Z jednej strony mieliśmy te kilka bardzo nowoczesnych dzielnic typu właśnie Ochota, Żoliborz, Saska Kępa, Mokotów, natomiast jednocześnie też w granicach Warszawy nadal znajdowały się różnego rodzaju wioski, folwarki, gospodarstwa rolne, które w 1916 roku zostały automatycznie włączone do granic naszego miasta i które w połowie lat 30. nadal, że tak powiem, no, miały podstawową funkcję właśnie stricte rolniczą. I ta sytuacja powodowała no, dosyć znaczące dysproporcje, no i też
tworzyła bardzo duży kontrast pomiędzy właśnie dosyć rozwiniętym, gęsto zabudowanym śródmieściem i tymi właśnie zaniedbanymi, biedniejszymi przedmieściami, łącznie nawet z tymi dalekimi przedmieściami, które miały wręcz taki wiejski charakter. I jedną, że tak powiem, jednym z podstawowych zadań, które stały przed prezydentem Starzyńskim i które pewnie stoją przed każdym prezydentem miasta, było właśnie takie poprowadzenie polityki komunalnej, tej polityki dnia powszedniego, aby właśnie z jednej strony wygospodarować środki na dodatkowe inwestycje, a z drugiej strony, operując tym bardzo skromnym budżetem inwestycyjnym, no, starać się zbudować jak najwięcej różnego rodzaju właśnie obiektów infrastruktury, budynków użyteczności, terenów parkowych, wszystkiego tego, co faktycznie wpływało na tą codzienną jakość życia. Bo o ile właśnie wszystkie te ambitne plany urbanistyczne, no, były ambitne, dalekosiężne i gdzieś tam, że tak powiem, na drugim końcu tęczy rezultatem miała być ultranowoczesna wielka metropolia, natomiast no, codzienność początku lat 30. była znacznie bardziej brutalna. Totalna, wielki kryzys z jednej strony spauperyzował społeczeństwo, z drugiej strony no też niestety opróżnił kasy miejskie, gdyż no spadały przychody chociażby z podatków, etc. I plan urbanistyczny, który został wprowadzony w 31 roku, nakładał na rajców, na władze miasta pewne, że tak powiem, odgórne konieczności, czy też, że tak powiem, zobowiązania, które miały zostać zrealizowane właśnie w ramach regulacji, w ramach urbanizacji przedmieść i przebudowy śródmieścia. I tutaj jednym z takich najbardziej podstawowych elementów, które były potrzebne Warszawie, aby mogła się równomiernie rozwijać, to była przyzwoita sieć drogowa. I tutaj za chwilę o tym jeszcze opowiem, gdyż no właśnie drogi wyjazdowe z Warszawy i stan ulic naszego miasta no w połowie lat 30. nadal pozostawiał dosyć dużo do życzenia i fakt jest faktem, że właśnie przebudowa nawierzchni ulic, rozbudowa dróg wylotowych i tym podobne, że tak powiem, prace uliczno-drogowe będą jednym z większych, że tak powiem, dokonań i osiągnięć właśnie tego pięciolecia Stefana Starzyńskiego. Natomiast kiepska jakość dróg wylotowych i ogólnie sieci ulicznej to był tylko jeden z kilku takich problemów, które, że tak powiem, bardzo znacząco utrudniały rozwój miasta. Drugim takim zasadniczym problemem to był ten niedobór gruntów miejskich. Warszawa w większości była, że tak powiem, własnością prywatnych właścicieli, natomiast te gigantyczne zielone tereny to były grunty będące własnością Skarbu Państwa. Zaś jak możecie zobaczyć, to co było własnością miasta, to były tak naprawdę no, bardzo nieduże fragmenty gruntów, jak na przykład tutaj tereny Parku Skaryszewskiego, tereny łąk wystawowych na Saskiej Kępie, czy na przykład tereny Portu Praskiego, tereny zoo z Parkiem Praskim, czy na przykład tutaj tereny Golędzinowa, czy na przykład tutaj maluteńki fragment koła, tam gdzie jest Lasek na Kole i ulica Obozowa. Największą w zasadzie rezerwą terenów była południowa część Pola Mokotowskiego, tereny tak zwanej Fundacji Świętego Rocha, które zostały przekazane na przełomie XIX i XX wieku w Warszawie, znaczy miastu Warszawie zostały przekazane jako taka darowizna, z której miasto pobierało bardzo skromne czynsze i zresztą Starzyński zwrócił na to uwagę i podjął adekwatne, zaraz zobaczycie, zresztą ciekawe działania. Natomiast Starzyński wielokrotnie w swoich wykładach, wystąpieniach, w prasie, na wystawach, no,
wszędzie, gdzie się dało, głosił konieczność zakupu gruntów i posiadania gruntów przez miasto jako podstawy do racjonalnego planowania i rozbudowy naszego miasta. I grunty miejskie były konieczne, były potrzebne chociażby właśnie dla budowy nowych parków, skwerów, dla lokalizacji budynków szkolnych, czy nawet dla właśnie lokalizacji szpitali, czy nawet właśnie dla realizowania nowych założeń parkowych na obrzeżach naszego miasta. I z jednej strony właśnie Warszawa prowadziła akcję zakupu tego typu gruntów, na przykład wykupując lasek w Olszynce Grochowskiej, czy potem wykupując Las Kabacki. Natomiast jednocześnie też te grunty, które już były własnością miasta, które były zaznaczone na czerwono, też w oczach i umyśle Starzyńskiego mogły być potencjalnym źródłem no wręcz gigantycznych środków finansowych. I tutaj ten problem gruntów był bardzo powoli, że tak powiem, rozwiązywany, bo w chwili objęcia urzędu przez Starzyńskiego miasto Warszawa było właścicielem jedynie około 6% gruntu naszego miasta. W końcu lat 30. ten procent osiągnął już wartości około 12% z całej powierzchni Warszawy. Natomiast właśnie największym takim fragmentem terenu był południowy skraj Pola Mokotowskiego, w zasadzie od osi dzisiejszej ulicy Rostafińskich, aż tutaj do okolic dzisiejszej ulicy Woronicza. Cały ten grunt był właśnie własnością miasta i urbanistycznie miał zostać powiązany z dzielnicą Józefa Piłsudskiego budowaną na polu Mokotowskim. I Starzyński, znaczy oczywiście we współpracy ze swoimi urbanistami, podjął decyzję, że właśnie te tereny tej Fundacji Świętego Rocha na Rakowcu zostaną rozparcelowane i wyprzedane. I tutaj możemy na przykład zobaczyć właśnie te, że w zależności od lokalizacji poszczególnych gruntów, działki pod zabudowę miały być sprzedawane za 80 zł, czyli taka cena śródmiejska, 30 i 20 zł, czyli taka cena na przedmieściach. Natomiast z tego wszystkiego miasto Warszawa miało uzyskać dodatkowo kilkanaście milionów złotych. I też, żeby dać wam jakąś perspektywę porównawczą, rokrocznie budżet inwestycyjny przedwojennej Warszawy wynosił około 14-15 milionów złotych, o czym jeszcze zaraz opowiem. Natomiast jednocześnie, o ile Warszawa powoli rozwijała się na przedmieściach, o tyle centrum miasta nadal, że tak powiem, w wielu miejscach dalekie było od takiego prawdziwego oblicza Paryża Wschodu. Tutaj chociażby jako przykład ulica Wielka, która biegła tam, gdzie dzisiaj jest Plac Defilad, i zauważcie, na pierwszym planie właśnie piętrowa kamienica, jeszcze pewnie z początków XIX wieku. Na drugim planie widzimy dwie takie bardzo proste czteropiętrowe czynszówki, a na ostatnim planie widzimy taki pięciopiętrowy niebotyk wzniesiony tuż przed I wojną światową. I zresztą te obrazy kontrastów społecznych, materialnych i wizualnych no, były stale obecne w przestrzeni Warszawy. Tutaj takim najbardziej rozpoznawalnym elementem były na przykład domy drewniane, które znajdowały się nawet w śródmieściu i z którymi to domami Starzyński toczył taką w cudzysłowie walkę, gdyż w końcu lat 30. właśnie niemalże hurtowo wydawano decyzje rozbiórkowe właśnie różnego rodzaju parterowych i piętrowych drewnianych domów, które właśnie znajdowały się nadal na Powiślu, na Pradze,
czy nawet właśnie na terenie Starego Miasta. Natomiast jednocześnie też zauważcie na drugim planie ten chaos towarzyszący zabudowie zabytkowej, gdzie zieleń przeplata się ze ścianami szczytowymi kamienic czynszowych, a gdzie właśnie zabytkowe budynki są, że tak powiem, no, z każdej strony osaczone przez nowe obiekty. I tutaj ten chaos plastyczny na terenach dzielnic zabytkowych też będzie, że tak powiem, kolejnym wyzwaniem dla Starzyńskiego, choć o tym dzisiaj tak dużo powiedzieć nie mogę, to bardziej już że tak powiem, w odcinku projektowym. Natomiast no, tego typu widoki, gdzie właśnie zakłady przemysłowe były obok kamienic czynszowych, były nadal powszechne w połowie lat 30. i jednocześnie ten boom budowlany, który rozpoczął się od 34 roku, sprawiał, że właśnie Warszawa rozwijała się w niespotykanym dotąd tempie i rokrocznie właśnie zatwierdzano do realizacji po 800 tysięcy obiektów od 34 aż do wybuchu wojny. I w tym rezultatem tego był fakt, że po prostu w przeciągu jednego czy też dwóch sezonów budowlanych niemalże od zera powstawały całe kwartały czy całe pierzeje nowej zabudowy wznoszone całkowicie od zera. I tutaj te trzy kolumny, które widzicie po lewej, to są tylko pozwolenia na budowę z jednego miesiąca z Warszawy i tutaj nawet w tej części jest około 50 zatwierdzonych budynków, właśnie zarówno wielkich śródmiejskich kamienic, jak i takich malutkich domków na przedmieściach. W każdym bądź razie ten boom budowlany powodował to, że właśnie nowe dzielnice naszego miasta rozwijały się w tempie, które, że tak powiem, wyprzedziło tempo inwestycji miejskich. I w 1935 roku Starzyński zaprasza do swojego gabinetu Stanisława Różańskiego, szefa Biura Regulacji, i nakazuje mu podjęcie prac właśnie nad nowym planem zabudowania Warszawy, który uwzględnić miał właśnie to bardzo duże tempo rozbudowy naszego miasta. No i właśnie, żebyście mogli to sobie jakkolwiek zobrazować, no w przeciągu tego pięciolecia do momentu wybuchu wojny na terenie Warszawy zatwierdzono do realizacji około 5, a może nawet 5,5 tysiąca budynków mieszkalnych. I tutaj nawet, że tak powiem, żeby to zobrazować, ratusz właśnie sporządził adekwatne ilustracje, gdzie każda taka pojedyncza kropka odzwierciedla kubaturę około 4, 5, a nawet 6 kamienic. I stąd też możecie zobaczyć właśnie, że tutaj chociażby na Wierzbnie, Sielcach i Mokotowie powstały dziesiątki kamienic, podobnie jak na przykład właśnie na Saskiej Kępie, na Grochowie czy na Pradze Północ. W zasadzie każda z warszawskich dzielnic i większość stołecznych przedmieść dosyć znacząco właśnie przeobraziło się w drugiej połowie lat 30. To samo w sobie spowodowało konieczność właśnie opracowywania tego nowego planu ogólnego i jednocześnie opracowywania też planów szczegółowych już poszczególnych dzielnic czy też osiedli. I jednym z największych problemów właśnie, jaki dotykał ówczesną Warszawę, to było przeludnienie. Tak jak wam wspomniałem tydzień temu, statystyki ze spisu powszechnego w 1931 roku były bezwzględne, mówiąc, że właśnie na około 1 100 000 mieszkańców Warszawy, że no, co trzeci mieszkaniec mieszka właśnie w lokalu, gdzie nie ma na przykład bieżącej wody albo kanalizacji, albo że mieszka w mieszkaniu jednopokojowym, gdzie jest co najmniej 3 albo nawet 4 osoby zameldowane w tymże pokoju, niekoniecznie ze sobą spokrewnione. To wszystko tworzyło no, bardzo złą sytuację lokalową, która w największym czy też
no, najmocniej dotykała rodziny robotnicze, rzemieślnicze, no generalnie te, że tak powiem, tą klasę pracującą. I problem ten był też no, obecny w skali całego kraju i żeby temu przeciwdziałać, powołano do życia Towarzystwo Osiedli Robotniczych, które współpracować miało z magistratami poszczególnych miast na polu realizacji właśnie tanich osiedli robotniczych. I Warszawa przekazała do Toru fragmenty właśnie gruntów na terenie Koła i na terenie Grochowa i w okresie po roku 1934 na terenie Koła powstają dwie kolonie składające się z 19 bloków mieszkalnych oraz domu społecznego, które właśnie były w całości przeznaczone dla rodzin robotniczych i które zostały zaprojektowane właśnie w duchu bardzo oszczędnego, modernistycznego funkcjonalizmu. I znaczy tak, no oczywiście osiedla Toru współcześnie nawet, no można powiedzieć, żyją bardziej niż kiedyś, no bo też zarosły zielenią, etc. Natomiast, przepraszam, ten slajd przeskoczył skądś tam, ale okej. Natomiast właśnie też poza budynkami wielorodzinnymi jednym ze sposobów przeciwdziałania temu kryzysowi było tanie budownictwo jednorodzinne i właśnie pod auspicjami zarządu miasta w sąsiedztwie właśnie tego budowanego osiedla Tor przy Obozowej zorganizowano też pokazową wystawę mieszkaniową BGK, na której zostały zrealizowane prototypowe właśnie projekty domów jednorodzinnych, szeregowych, bliźniaków, wolnostojących, które miały potem trafić do katalogów projektowych wydawanych przez BGK i miały być na tyle, że tak powiem, nisko wycenione, że miały być właśnie dostępne dla rodzin robotniczych, czy też ogólnie gorzej uposażonych warstw społeczeństwa. I właśnie ta wystawa na Kole była dużym sukcesem, ale, że tak powiem, już potem jej zasięg terenowy, czy też wpływ na dalszą sytuację, niestety nie był aż tak duży, jakby sobie organizatorzy życzyli, bo w zasadzie te domki typowe, które miały być dla rodzin robotniczych, koniec końców kupowały rodziny urzędnicze i nieliczne przykłady zostały zrealizowane na terenie Bielan i też na terenie Koła przy ulicy Bolecha. Natomiast istotnym jest to, że faktycznie w drugiej połowie lat 30. minimalna poprawa właśnie sytuacji budżetowej Warszawy umożliwiła podjęcie współpracy w ramach właśnie tego programu Towarzystwa Osiedli Robotniczych. I osiedle na Kole jest oczywiście najbardziej znanym tego przykładem. Można tam też zobaczyć właśnie zrealizowane przykłady tych malutkich domów jednorodzinnych dla rodzin robotniczych i też przy okazji miasto zrealizowało niemalże taką wzorcową kolonię mieszkaniową, gdyż obok postawiono nowoczesny budynek szkolny, przedłużono linię tramwajową wzdłuż ulicy Obozowej, zbudowano nawet ścieżkę rowerową wzdłuż Obozowej, która biegła wzdłuż południowej strony jezdni. No i też tu widzimy tramwaj jadący właśnie do pętli na Obozowej. Tu po lewej widzimy bloki pierwszej i drugiej kolonii oraz całkowicie nowe szpalery drzew posadzone w 1935 roku. I akcja zazieleniania miasta była też jednym z elementów pracy Starzyńskiego i te no, szpalery młodziutkich drzew są też jednym z takich elementów, które, że tak powiem, napełniały przestrzeń nowych i przebudowywanych ulic w latach 30. Tutaj akurat na przykładzie Obozowej, która no właśnie była niemalże ulicą wzorcową, zauważcie właśnie trawnik na torach tramwajowych, tu po prawej ścieżka rowerowa, no właśnie młode szpalery drzew.
jezdnia wyłożona kostką granitową. I druga taka kolonia powstała na gruntach miejskich, które znajdowały się właśnie na Grochowie. Tamto osiedle zbudowano w przededniu wybuchu II wojny światowej, natomiast też łącznie tam zrealizowano, o ile dobrze pamiętam, około 650 mieszkań, które były właśnie przeznaczone dla robotników pracujących w zakładach na Kamionku, takich jak Państwowe Zakłady Inżynierii, Perun, Polskie Zakłady Optyczne. I to osiedle też stoi po dziś dzień, niestety jest bardziej zaniedbane od tego na kole, niemniej jednak jest też właśnie bardzo pięknym przykładem architektury funkcjonalistycznej, właśnie realizowanej na gruntach dostarczonych przez miasto z najmniejszymi ekonomicznymi mieszkaniami właśnie przeznaczonymi dla rodzin robotniczych. Natomiast prawda jest taka, że w Warszawie rodziny robotnicze stanowiły lekką ręką około 600 tysięcy ludzi, mieszkańców Warszawy, stąd też ten problem mieszkaniowy nie mógł zostać w pełni rozwiązany poprzez budowę jedynie dwóch kolonii osiedlowych. Warto wspomnieć, że na Grochowie powstać miała jeszcze większa dzielnica właśnie towarzystwa, też na gruntach miejskich, w okolicach dzisiejszej ulicy Chrzanowskiego i Siennickiej, na terenach, gdzie w latach 50. zbudowano powojenne osiedle Tor. Natomiast kolejnym z takich podstawowych zadań, które musiała realizować władza miejska na mocy ustaw prowadzonych przez rząd centralny, była powszechna edukacja na poziomie podstawowym oraz szkolnictwo zawodowe. Te dwa oraz oczywiście licea jako ten trzeci stopień. I realizacja tego typu budynków miała być finansowana przez samorządy miejskie i w zasadzie tak też się działo od roku 1919. Natomiast Warszawa niestety miała fatalny wręcz niedobór lokali szkolnych. W latach 20. zbudowano około tuzina takich gigantycznych gmachów szkolnych, jak na przykład przy ulicy Czerniakowskiej naprzeciwko Legii, które w małym stopniu rozładowały ten problem niedoboru sal szkolnych. Natomiast prawda jest taka, że w 1934 roku większość warszawskich szkół urzędowała w wynajmowanych pomieszczeniach prywatnych i Warszawa rok w rok płaciła ponad 500 000 zł za samo wynajmowanie właśnie sal na zajęcia. I już w 1934 roku Starzyński dostrzegł, można powiedzieć, trochę absurdalność tej sytuacji, zwłaszcza gdy miasto posiadało nieduże parcele, które mogły być przeznaczone pod budowę nowych szkół. I tym sposobem w 1934 roku Stefan Starzyński zainicjował budowę sieci szkół podstawowych na terenie przede wszystkim właśnie stołecznych przedmieść. I w pierwszym sezonie 3-4-3-5 powstało pierwsze 10 gmachów szkolnych i potem w kolejnych sezonach powstawało po 6 albo 10 budynków i tym sposobem do momentu wybuchu II wojny Warszawa wzbogaciła się o 32 całkowicie nowe gmachy szkolne, z których wszystkie były projektowane przez młodych architektów, modernistów. Wszystkie budynki były zaprojektowane właśnie w nowoczesnym stylu funkcjonalistycznym. Wszystkie były projektowane też w oparciu o pewien odgórnie przyjęty system, że jedna szkoła ma 7 klas, czyli klasy od pierwszej do szóstej, do tego 7 sala jako, że tak powiem, sala do zajęć na przykład tematycznych typu geografia albo biologia. I na terenie Warszawy właśnie zaczęto wznosić budynki dla jednej szkoły, budynki dla dwóch szkół i budynki dla trzech szkół. I jedynym wyróżnikiem były gabaryty. I tak też się składa, że do
czasów współczesnych w zasadzie przetrwała duża część z tych budynków szkolnych, jedynie niektóre, nieliczne, zostały zniszczone w czasie powstania warszawskiego, jak chociażby szkoła przy ulicy Dobrej, która stała w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast nie będę omawiać architektury wszystkich budynków szkolnych, niemniej jednak teraz przez najbliższą minutę, zanim zaproszę Państwa na 5-minutową przerwę, pragnę Państwu właśnie pokazać przegląd nowoczesnych budynków szkolnych, które zostały wzniesione właśnie w ciągu 5 lat pracy Stefana Starzyńskiego i w których niewykluczone, że część z Państwa pobierała nauki na poziomie podstawowym albo licealnym, gdyż te szkoły są rozrzucone właśnie zarówno po bliskich przedmieściach, jak i ówcześnie bardzo dalekich obrzeżach, na przykład na Bielanach, na przykład na Targówku Fabrycznym, czy na obrzeżach Wierzbna. Tu ulica Kolektorska, to akurat Marymont, Raszyńska, Ochota. I na przykład budynek przy Raszyńskiej mieścił 3 szkoły, każda szkoła zajmowała 1 piętro i były 3 osobne wejścia w parterze. Szkoła przy ulicy Krajewskiego mieściła 2 szkoły, jedną na 1. piętrze, drugą na 2. piętrze. Na Ożarowskiej mieściły się aż 3 placówki szkolne. Tak samo w gmachu przy ulicy Żelaznej, gdzie dzisiaj jest Urząd Dzielnicy Wola, też znajdowały się 3 szkoły. Czy na przykład przy ulicy Barokowej, gmach, gdzie Komenda Główna Armii Krajowej miała swoje miejsce postoju w czasie Powstania Warszawskiego, też zbudowany właśnie dla 3 szkół podstawowych, niestety zburzony w czasie powstania. Szkoła przy ulicy Grodgera, podstawówka numer 98, nadal istnieje i zresztą tam też zachowały się na przykład piękne formy domku dla kierownika szkoły i na przykład tej pięknej klinkierowej ściany oporowej, która jak widzicie ma kształt sinusoidy. Tutaj jeszcze jeden z nielicznych przykładów szkoły zawodowej przy ulicy Targowej, też zrealizowana na potrzeby zarządu miasta, która miała młodzież praską przysposabiać do pracy na warszawskim węźle kolejowym. Przede wszystkim uczono tu przedmiotów technicznych, kolejowych i maszynowych. No i właśnie nawet na tych, a przede wszystkim na tych właśnie dalekich przedmieściach te szkoły były najbardziej potrzebne. Stąd też właśnie chociażby na Oszmiańskiej czy Hen-Hen daleko na Stojanowskiej na północnym Targówku też realizowane były gmachy szkolne. Tutaj przykład placówki, która już dzisiaj nie istnieje, była na północnym Żeraniu przy ulicy Modlińskiej. No, zmienny adres, teraz tam stoi inna szkoła, czy na przykład gmach, który w czasach getta no, niestety był też miejscem kaźni setek ludzi, czyli gmach szkolny przy ulicy Stawki. Tu jeszcze raz gmach przy Lesznie, dzisiaj Urząd Dzielnicowy, czy na przykład jeden z ostatnich budynków oddanych przed wojną, gmach szkolny na tyłach Placu Trzech Krzyży, w miejscu, gdzie dzisiaj stoi gmach Giełdy. Tam przed wojną przebiegała ulica Muzealna i tam też został zbudowany gmach szkoły mieszczącej aż 4 placówki, stąd też szkoła miała aż 4 piętra. No i w ostatnim roku przed wojną nawet na właśnie obrzeżach Grochowa przy ulicy Boremlowskiej czy na terenie domów dla bezrobotnych na Nopolu przy ulicy Toruńskiej też zbudowano obok drewnianej nową murowaną placówkę, która stoi po dziś dzień, tylko jest z każdej strony otoczona przez estakady trasy toruńskiej. I pośród tych 30 ponad budynków szkolnych, no właśnie malutkim dodatkiem były szkoły zawodowe i jeszcze mniejszym przedszkola, tak jak na przykład przedszkole miejskie, które zostało zrealizowane przy ulicy Bugaj pod numerem 12, tak jakby
u podnóża tego tarasu widokowego, który jest na ulicy Brzozowej, i budynek ten zaprojektowany na planie takiego jakby hipodromu niestety też został zniszczony w 1944 roku. Problem, jak mieszkać, był jednym z naczelnych problemów codziennego życia warszawiaków, natomiast no był jednym z całej, że tak powiem, kaskady kwestii, które wpływały na tą jakość życia. Oczywiście to, jak się mieszka, jest istotne, ale fakt, czy na przykład wzdłuż twojej ulicy biegnie rynsztok, czy jest ona skanalizowana, czy też fakt, że są latarnie nocne albo ich nie ma, no też oczywiście wpływał na jakość danej dzielnicy, poczucie bezpieczeństwa i oczywiście też na wartość gruntu i jego atrakcyjność. I tutaj no też rola miasta była nie do przecenienia, bo no miasto było tym, że tak powiem, naczelnym inwestorem, który wytyczał te drogi, prowadził te prace regulacyjne i pieniądze zainwestowane przez miasto miały potem przyciągać kapitał prywatny. Stąd też na przykład Starzyński nakazał, aby gro takich prac technicznych, modernizacyjnych i generalnie robót komunalnych było na przykład prowadzone w pierwszej kolejności przy głównych ulicach i przy najbliższych dochodzących do nich przecznicach, gdyż no pozwalało to po prostu podpinać się do już istniejącej sieci, czy też po prostu kontynuować istniejące już linie zabudowy grupy domów, no bez konieczności na przykład wyciągania kanalizacji do jednego domu, który stał gdzieś tam 200 metrów dalej. I faktycznie były i takie przypadki właśnie do końca lat 30., że niektóre pojedyncze domy gdzieś na obrzeżach stały w miejscu, gdzie jeszcze w ogóle nie zbudowano ulicy, stąd też były częściowo no niejako odcięte od tych mediów miejskich. Natomiast w drugą stronę no nie można powiedzieć, że miasto nie podjęło działań, bo podjęło i to dosyć znaczące. I tutaj działania Starzyńskiego, można powiedzieć, miały dwa takie główne kierunki. Pierwszy to była przebudowa wszystkich dróg wylotowych z naszego miasta, no Powsińskiej, Puławskiej, Wolskiej, Modlińskiej, Radzymińskiej, etc. I to było jakby pierwsze zadanie. I na przykład polegało to na tym, że wszystkie te ulice poszerzano do co najmniej 45 metrów szerokości, kociołby zamieniano na kostkę granitową, czasami granitową zamieniano na bazaltową, czasami nawet drogi asfaltowano. No co jest istotniejsze, to to, że budowano kanalizację, a na przykład wzdłuż Wolskiej, wzdłuż Puławskiej w połowie lat 30. jeszcze normalnie sobie biegły rowy rynsztokowe, takie jak w XIX wieku. No i też oczywiście za tym szła budowa chodników, oczywiście stawianie latarni, no kanalizacja i wodociągi. Natomiast no właśnie tym punktem zaczepienia było budowanie nowych ulic, wytyczanie osi ulicznych na podstawie planów zabudowy i potem prowadzenie tych działań już komunalnych. I to jest ciekawe o tyle, że ten Dziennik Zarządu Miasta, który był tym naczelnym organem prasowym miasta informującym o takich różnych robotach komunalnych, autentycznie dosłownie do przedednia II wojny światowej informował w kolejnych numerach właśnie o dosłownie każdym nowym odcinku ulic, który został skanalizowany, dosłownie wyliczając, że na przykład wzdłuż ulicy Goszczyńskiego na odcinku od Tynieckiej do na przykład Niepodległości położono 273 metry rur kanalizacyjnych, a na przykład przy ulicy takiej a takiej położono 132,5 metra i autentycznie strasznie precyzyjnie jest to wymieniane. I tutaj mówię, to co się działo pod ziemią
było jednym aspektem. Drugim było no właśnie to, co się działo na ziemi. I tutaj musicie wiedzieć, że takie dzielnice jak Ochota, czy na przykład właśnie Saska Kępa, jeszcze w połowie lat 30. większość ulic miało z kocich łbów, ewentualnie z kostki granitowej. I to, co widzicie tutaj na naszej mapce, to jest właśnie skala przebudowy ulic miejskich, właśnie zarówno tych poszerzanych i modernizowanych, jak i właśnie brukowanych i asfaltowanych uliczek osiedlowych, gdzie likwidowano kocie łby i właśnie zakładano nowe, po prostu nowe nawierzchnie, a w takich bardzo podmiejskich czy też przedmiejskich przypadkach, no bardzo często drogi gruntowe były faktycznie brukowane na początek granitem albo kocimi łbami, natomiast no zawsze była taka hierarchia, droga gruntowa, kocie łby, granit, bazalt i najdroższy asfalt. I po prostu asfalt był stosowany no właśnie na takich najważniejszych ulicach śródmiejskich, w dodatku asfalt wówczas był nie był najlepszej jakości i niestety obręcze od wozów konnych rozjeżdżały asfalt, przez co na przykład wprowadzono właśnie w 1938 roku zakaz wjeżdżania powozów konnych do ścisłego śródmieścia w ciągu dnia, no właśnie po to między innymi, żeby te obręcze koła nie niszczyły tego asfaltu. Oczywiście na przykład razem z tym budowano też place parkingowe, tak jak na przykład na placu Dąbrowskiego, na placu na przykład dzisiejszym Powstańców Warszawy, tam były autentycznie zbudowane place parkingowe z miejscami postojowymi, często nawet obok ze stacjami benzynowymi. W każdym bądź razie, no ponieważ Warszawa powoli się motoryzowała, rozbudowywał się też tabor autobusowy naszego miasta, stąd też no koniecznym było po prostu poprawienie jakości nawierzchni. I tutaj jeszcze tylko mała dygresja, że właśnie też za Starzyńskiego dokonała się dosyć duża rozbudowa właśnie taboru zakładów transportowych, gdyż no właśnie w 1934 roku Warszawa miała tylko 45 autobusów, w 1939 miała ich już prawie 115 i właśnie były takie linie autobusowe, jak jeżdżące na przykład ze Śródmieścia aż tutaj na ulicę Płatowcową do Fortu Mokotów, to jedna taka linia, no były też inne, głównie prowadzące na obrzeża i w te rejony miasta, gdzie nie docierał tramwaj. Natomiast właśnie poza samochodem, który był dostępny dla najbogatszych, no warstwy, że tak powiem, średnie, ci wszyscy, którzy zarabiali jakiekolwiek zwykłe pensje, powyżej pensji robotniczych, korzystali właśnie z transportu szynowego i tutaj również dokonana została bardzo duża modernizacja. I kolejny schemat właśnie przygotowany do jednej z broszur Starzyńskiego pokazywał całą taką strategię, której celem było właśnie komunikacyjne powiązanie tych najbliższych przedmieść z centrum Warszawy w sytuacji, gdy no właśnie nie było aut i nie było autobusów i stąd też właśnie linie tramwajowe zostały pociągnięte do granic ówczesnego miasta, a nawet w paru momentach nawet dalej, tak jak tutaj na Okęciu, gdzie ta pętla piętnastki jest po dziś dzień, czy tutaj na metrze Wilanowska, gdzie linia tramwajowa została przedłużona aż do Wyścigów, czy tutaj, jak widzicie, w okolicach Fortu Sadyba, to już jest Wilanów, tu jest Fort Sadyba i tu jest przedłużona linia aż do Wilanowa, tu na przykład jest linia tramwajowa na Gocławek, rozbudowana i zbudowana jako dwutorowa, gdyż tutaj w niektórych przypadkach wybudowano całkiem nowe magistrale, w niektórych
Dokonano jedynie modernizacji torowiska, natomiast jak widzicie właśnie tutaj tramwaje chociażby poprowadzone zostały 11 listopada, tutaj ulicą na przykład właśnie w okolicach Środkowej, tam gdzie dzisiaj jest ta pętla tramwajowa na Pradze Północ, czy na przykład tutaj tramwaj jadący aż na Młociny, a tutaj jadący aż do Boernerowa, do tej kolonii wojskowej, która tam się znajdowała. I no mówię, tramwaj wówczas pełnił rolę trochę takiej szybkiej kolejki miejskiej w sytuacji, gdy kolejki wąskotorowe obsługiwały te dalsze przedmieścia. Natomiast no, chodziło też o stworzenie takiego systemu, który miałby funkcjonować zanim powstałoby metro, mianowicie gdzie koleje wąskotorowe i koleje regionalne, te normalno-szerokotorowe, ściągałyby ludzi na przedmieścia do takich właśnie węzłów komunikacyjnych na przedmieściach i tam następowałaby po prostu relokacja do transportu publicznego i już, że tak powiem, droga do pracy, a też dla porównania musicie sobie wyobrazić, że w przedwojennej Warszawie było dosłownie tylko 13 tysięcy aut osobowych i ciężarówek na 1 300 000 mieszkańców. Natomiast faktem jest to, co wam powiedziałem, że właśnie każda złotówka, którą miasto inwestowało w przebudowę nawierzchni, w regulację i porządkowanie, automatycznie, błyskawicznie przyciągała prywatnych inwestorów i tutaj zdjęcie tablicy informacyjnej właśnie z wystawy w 1938 pokazuje pierzeję ulicy Grochowskiej, która jest jednym z ciekawszych przykładów z epoki, bo tam powstało dosłownie no, kilkadziesiąt domów w zasadzie od początku ulicy Grochowskiej aż w zasadzie do placu Szembeka i właśnie praktycznie wszystkie te domy powstały po roku 1935 i praktycznie wszystkie mają identyczne gabaryty, a sama ulica Grochowska została bardzo pięknie przebudowana, dwa szpalery drzew, torowisko tramwajowe po środku, wysadzone trawą, które, że tak powiem, no, poprawiły, że tak powiem, jakość tej przestrzeni ulicy Grochowskiej i podobne działania prowadzono, jak wspomniałem, na innych też drogach wylotowych. Tu widzimy akurat uroczyste otwarcie przebudowanej ulicy Wolskiej, tu uchwycone przy skrzyżowaniu z ulicą Młynarską. Natomiast tutaj ludzie się zgromadzili, gdyż właśnie ulica otrzymała nową nawierzchnię asfaltową z nowym torowiskiem i usunięto rynsztok, który tutaj jeszcze istniał 2 lata temu. No i prawda jest taka, że Starzyński był bardzo sprawnym promotorem swojej własnej osoby, bo autentycznie każde takie przecięcie wstęgi, otwarcie jakiejś ulicy, nadanie nazwy danej ulicy, no było okazją do zorganizowania jakiegoś wystąpienia, przemówienia, do opowiedzenia jakiejś historii zmierzającej ku tej symularce, jaką była Wielka Warszawa, którą Starzyński no, widział w swoich marzeniach i na planach urbanistycznych. Natomiast, żeby te plany się zmaterializowały i żeby w rzeczywistości to, co zaplanowane, funkcjonowało dobrze, koniecznym była dalsza rozbudowa właśnie sieci drogowej i tutaj taką jedną, tutaj w zasadzie są dwie takie czołowe inwestycje tamtego okresu, które znamy i współcześnie. Jedną była budowa trasy północ-południe, czyli Alei Niepodległości, a drugą była budowa wiaduktu nad Dworcem Gdańskim, który miał połączyć właśnie Śródmieście z Żoliborzem. I tutaj no, też te dwa przykłady no, dostarczają nam trochę informacji na temat tego właśnie, jak mozolnie tego typu projekty wtedy realizowano. Do wybuchu wojny
Aleja Niepodległości została zrealizowana jedynie na odcinku od ulicy Ursynowskiej do ulicy dzisiejszej Nowogrodzkiej, tam się kończył ten poszerzony fragment, natomiast no, pozostałe odcinki zostały zrealizowane dopiero w latach 40. i 50. Niemniej jednak ta nowo planowana arteria szerokości ponad 50 metrów miała zastąpić w przyszłości Puławską i Marszałkowską jako nowy taki główny kręgosłup komunikacyjny naszego miasta. I jednocześnie, ponieważ przebiegała ona też przez te całkiem nowe dzielnice, to też w jej sąsiedztwie powstawały domy wielorodzinne, zwłaszcza na Mokotowie, i tutaj akurat to zdjęcie zrobione w doskonałym miejscu przy wylocie Różanej, i na pierwszym planie właśnie widzimy budowę kamienic 118, 118A projektu Lucjana Korngolda, tu na drugim planie Niepodległości 130 i zauważcie, właśnie tu jest nowa asfaltowa jezdnia, pas trawiasty, ścieżka rowerowa, chodniki, a tu zauważcie dom, który stoi przy ulicy jeszcze przy jej dawnej szerokości sprzed poszerzenia. Potem został rozebrany. Tu zauważcie, jakie piękne betonowe latarnie z takimi dwoma, jakby, że tak powiem, skrzydełkami tego typu. Niestety nie wiem, kto był projektantem, natomiast to faktycznie bardzo ładny mebel miejski. I ta... Oczywiście, znaczy tak, te trzy kamienice... Ale to już dalej, tu jest wylot Różanej dopiero. Tu jest Madalińskiego, tu daleko jest Narbutta. Natomiast no właśnie trasa przebiegała przez Pole Mokotowskie, tam miała dwie szerokie jezdnie, chodnik, ścieżkę rowerową i docelowo jeszcze miało być poprowadzone torowisko, ale to dopiero zostało zrealizowane po wojnie. Natomiast właśnie na terenie północnego Mokotowa wzdłuż Alei Niepodległości faktycznie w bardzo krótkim tempie właśnie powstał cały szereg, no, bardzo wysokostandardowych domów mieszkalnych, no przede wszystkim właśnie inwestycji prywatnych, które wykorzystywały tą doskonałą lokalizację. I też w podobny sposób przebudowano Puławską, która posiadała rynsztok i kocie łby. Linię kolei wąskotorowej przesunięto z placu Unii Lubelskiej aż do ulicy Idzikowskiego, a potem przesunięto jeszcze o paręset metrów do ulicy Wilanowskiej. Dzięki temu można było poszerzyć jezdnię, zrobić bardzo szerokie trawiaste torowisko, zrobić dwie jezdnie z chodnikiem i ścieżką rowerową, z nowymi szpalerami drzew, nowymi trawnikami, i to miejsce zachowało się do dnia dzisiejszego, gdyż to jest róg ulicy Ksawerów. Ta kamienica zresztą stoi sobie nadal, natomiast zmienił się przekrój samego wnętrza ulicznego. Tutaj wspomniana Grochowska, zauważcie, właśnie też poszerzenie doprowadziło do tego, że niektóre domy stanęły, że tak powiem, w linii chodników, a jednocześnie zauważcie, właśnie są nowiutkie szpalery drzew, tu w tle szkoła przy ulicy Siennickiej, trawniki, dwie jezdnie, no wszystko tak jak już w takim przyzwoitym europejskim, na takim przyzwoitym europejskim bulwarze. I zresztą ulica Grochowska, tak jak wspomniałem, też została przebudowana. To jest zdjęcie zrobione hen na wschód od Ronda Wiatraczna. Tu widzimy jeszcze tory kolejki wąskotorowej, która dobiegała do Wiatracznej. Tu zauważcie, dostrzegamy już nowe kamienice wznoszone w okresie boomu budowlanego. Tu widzimy właśnie drewnianą zabudowę z okresu podmiejskiego, którą Starzyński będzie nakazywał rozbierać. Tutaj widok przebudowy ulicy Radzymińskiej przy rogu z Barkocińską. Tutaj też no, błyskawicznie w 1937-8 roku przy ulicy powstał
cały szereg właśnie nowych kamienic dwu-, trzypiętrowych, też zaprojektowanych w takim stylu, powiedzmy, nowoczesno-modernistycznym. No i zauważcie, jak to wnętrze jest zaprojektowane. Tu jest równoległa ulica parkingowa, szeroki pas trawników, chodnik i tutaj nowa jezdnia z kostki bazaltowej wraz z latarniami. I też tu widzimy gdzieś jakieś pojedyncze nowe nasadzenia. No i znowuż tutaj współcześnie jest po prostu cała szerokość ulicy Radzymińskiej. I kolejna taka też inwestycja eksperymentalna, gdyż zastosowano tutaj lampy sodowe, które były wtedy nowością w Warszawie, mianowicie nowa trasa wylotowa z Warszawy prowadząca do letnisk w Otwocku i nad Świdrem, czyli wał miedzeszyński, właśnie zbudowany w 1937 roku, 7 kilometrów asfaltowej płaskiej jezdni biegnącej wzdłuż wału powodziowego od Mostu Poniatowskiego, właśnie z eksperymentalnymi oświetleniami lamp sodowych. Tutaj jeszcze jedna ciekawa rzecz. Na pierwszym planie zdjęcie zrobione pod Cytadelą, przebudowana ulica Wybrzeże Gdyńskie. Tutaj jest ścieżka rowerowa. Tu jest taki plac, bo tu jest ten, tu jest mauzoleum. Tu, jak widzicie, nowe szpalery drzew, nowe latarnie dwóch rodzajów, a tutaj jeszcze nieuregulowany brzeg naszej rzeki i właśnie szeroka asfaltowa jezdnia, która potem skręcała w lewo, łączyła się z ulicą Krasińskiego, a ulica Krasińskiego biegła aż do ulicy Powązkowskiej, tworząc taką quasi obwodnicę północnego Śródmieścia i Żoliborza. Natomiast ta akcja porządkowania ulic i właśnie zadrzewiania była też prowadzona przy mniejszych zaułkach, tak jak tu przy Jakubowskiej. Poza tym też no właśnie kilka ulic budowano całkiem od zera, jak na przykład Aleję Waszyngtona, którą ukończono dopiero w czasie okupacji, a która miała być taką główną wręcz autostradą wschód-zachód, prowadzącą z centrum do terenów wystawowych na Saskiej Kępie i dalej w kierunku centralnego placu Grochowa. Natomiast właśnie te ulice w dzielnicach obrzeżnych miały trochę, że tak powiem, inną estetykę. Zauważcie, że o wiele powszechniejszym były nadal kocie łby, nadal pojawiały się rowy rynsztokowe, oświetlenie uliczne było bardzo skromne, a czasami wręcz nieobecne. Natomiast tutaj akurat jedna rzecz, którą doskonale widać, no to właśnie dwa nowe szpalery drzew, dopiero co posadzone, jak widzicie, kilka miesięcy wcześniej, no właśnie w ramach zazieleniania jednej z biedniejszych dzielnic robotniczych wówczas, czyli właśnie tych Sielc pomiędzy Belwederską a Czerniakowską. No i prawdopodobnie niektóre z tych drzew rosną po dziś dzień, choć ulica Stępińska została zabudowana. I większym problemem było generowanie tego typu skwerów w centrum miasta, gdzie były bardzo drogie grunty i po prostu prawie wszystko było zabudowane. I tutaj pewnym ewenementem, który miał poprawić trochę jakość życia mieszkańców ulicy Długiej i Freta, był ten nietypowy właśnie parter kwiatowy, który został urządzony na środku ulicy Długiej, właśnie pomiędzy Freta a Placem Krasińskich. I zauważcie, był on zaprojektowany tak, że z jednej strony był chodnik tutaj z kostką granitową, tu mieliśmy taki pięciometrowy pas trawnika, a tu mieliśmy piękną asfaltową jezdnię ulicy Długiej. No i tutaj jest dzisiaj wylot ulicy Kilińskiego, natomiast niestety ten parter kwiatowy został po wojnie po prostu splantowany. Natomiast tak jak wspomniałem, różne okolicznościowe, rocznicowe otwarcia budynków, ulic, różnych miejsc pamięci, tablic, pomników były wykorzystywane przez Starzyńskiego często i gęsto właśnie do promocji
swojej działalności i generalnie polityki komunalnej. I tutaj doskonałym tego przykładem jest właśnie ulica Błękitnego Żołnierza, która znajdowała się mniej więcej tam, gdzie dzisiaj ulica Bruna i Batorego, i która to ulica została wytyczona w 20. rocznicę utworzenia tej Błękitnej Armii Hallera we Francji. I w 1937 roku właśnie otwarcie tej ulicy było wielką uroczystością, natomiast w rzeczywistości sama ulica to był dosłownie kilkudziesięciometrowy pas przeoranej ziemi, przy której była postawiona ta tablica adresowa, i miała to być jedna z kilkudziesięciu uliczek tej wielkiej dzielnicy Piłsudskiego, co miała powstać na Polu Mokotowskim. Obok były różne ulice typu pierwszej kompanii kadrowej, typu pierwszej brygady, drugiej brygady, no ulice o hasłach z czynu niepodległościowego. No i właśnie ulica Błękitnego Żołnierza wyprzedziła swoje czasy. Powstała nazwa, nie powstała ulica, a teraz po jednym i po drugim nie ma ani śladu. Natomiast takich nowych całkowicie połączeń w Śródmieściu powstało kilka, z czego najważniejszym było to, o którym już wspomniałem, czyli właśnie połączenie Placu Krasińskich z Dworcem Gdańskim i Żoliborzem. I tutaj sytuacja była o tyle niekorzystna, że cały ten teren Nowego Miasta był bardzo gęsto zabudowany. Nie było wtedy przebitej ulicy Marszałkowskiej, a ulica Miodowa kończyła się na Placu Krasińskich. I właśnie tramwaje jeżdżące przez Śródmieście musiały bardzo znacząco lawirować i manewrować, żeby dostać się na Żoliborz. Stąd też w 1937 roku rozpoczęto potężną inwestycję, która polegała na wykupieniu 40 budynków na około 30 posesjach, rozebranie ich, przebicie nowej ulicy i nowej trasy tramwajowej wraz z budową wiaduktu i estakady tutaj nad Dworcem Gdańskim. I cała ta wielka inwestycja została zakończona dopiero w grudniu 1938 roku, kiedy otwarto ten wiadukt. Natomiast rozkład kosztów był bardzo ciekawy, bo cała inwestycja kosztowała około 7,5 miliona złotych. Natomiast z tego kwotę ponad 4,5 miliona złotych poświęcono na wykupienie tych właśnie niespełna 30 parcel z 40 budynkami, na wysiedlenie lokatorów i na rozbiórkę tychże obiektów. I właśnie z 7,5 miliona 5 milionów poszło na przygotowanie inwestycji, a 2,5 miliona na samą budowę wiaduktu i nowej jezdni. Natomiast no właśnie lokalizacja była bardzo niekorzystna, gdyż tutaj wszędzie były właśnie ciasne, małe podwórka, duża liczba kamienic i no właśnie jakiekolwiek przebicie się przez ówczesny Muranów no tworzyło konieczność, aby właśnie wykupić i wyburzyć niemałą część budynków, żeby tylko móc właśnie wytyczyć kilkusetmetrową ulicę. Natomiast też musicie wiedzieć, że te 7,5 miliona złotych to była ponad połowa budżetu inwestycyjnego Warszawy, które miasto miało do dyspozycji w tymże 1938 roku, bo na same inwestycje Warszawa miała rok w rok około 14 do 20 milionów złotych, co w skali potrzeb było kwotą niedużą, a jak widzicie, gdy dochodziło do takich dosyć, tak powiem, trudnych projektów, to te pieniądze błyskawicznie się kończyły. Natomiast inwestycja była niezwykle konieczna, aby no właśnie stworzyć prawdziwe, że tak powiem, połączenie Żoliborza ze Starym Miastem i też, żeby rozluźnić trochę tej zabudowy nowomiejskiej. No i właśnie
ku temu rozebrano liczne tutaj budynki i przeprowadzono właśnie nową jezdnię brukowaną bazaltem z torowiskiem tramwajowym, a od strony Świętojerskiej i Placu Krasińskich Marian Lalewicz zaprojektował jeszcze takie skrzydło, które swoją bramą domykało pierzeję placu, zasłaniając te wszystkie ściany szczytowe, które widzicie tu po prawej i po lewej. Natomiast trzecią taką bardzo ważną inwestycją, która była potrzebna, był nowy most samochodowy nad Wisłą, który projektowano na przedłużeniu ulicy Karowej. Natomiast o ile tempo prac projektowych było dosyć dobre, bo w 1937 był konkurs na most, potem trwały już prace nad projektem mostu, o tyle wybuch wojny w 1939 roku po prostu przerwał prace projektowe nad tym zagadnieniem, natomiast miasto było bardzo zdeterminowane, aby zbudować to dodatkowe połączenie mostowe. Wykupiono nawet tutaj kamienicę na rogu krakowskiego przedmieścia i Targowej, aby i Karowej, które miały zostać rozebrane w celu poszerzenia ulicy Karowej, która miała wjeżdżać tutaj na estakadę. Natomiast no właśnie jedną z takich rzeczy, które były bardzo, że tak powiem, przyziemne i jednocześnie były taką codziennością warszawiaków, to był handel. Warszawa posiadała hale targowe na placu Kazimierza Wielkiego, hale mirowskie, hale na koszykach. Posiadało też szereg takich placów targowych, jak na przykład przy ulicy Krowiej na Pradze. I w drugiej połowie lat 30. miasto, oczywiście poprzez odpowiednie komórki i wydziały, dążyło do uporządkowania drobnego handlu zarówno na targowiskach, placach targowych, jak i w krytych halach. I tutaj dochodzimy do właśnie bardzo ciekawej rzeczy, która jest znana niestety tylko z pojedynczych ilustracji, mianowicie targowiska miejskie, z których korzystały codziennie tysiące warszawiaków. I ciekawym jest to, co zaprezentowano na wystawie w 1938 roku. Poinformowano nas wtedy, że rocznie Warszawa zjada prawie 70 tysięcy ton mięsa, 15 tysięcy ton nabiału i 8 milionów sztuk drobiu. I całe to zaopatrzenie przechodzi przez właśnie kilka najważniejszych hal targowych i przez liczne place i straganiki. I miasto opracowało projekty typowych budek straganowych, które tutaj widzicie w formie makiet. Opracowano projekt hali targowej, która miała być halą rejonową do stosowania w różnych dzielnicach i prawdopodobnie w pierwszej kolejności powstać miała na Kole, a poza tym też tutaj przedstawiono dwie makiety targowiska, które powstało na Saskiej Kępie przy rogu Niekłańskiej i Zwycięzców i prawdopodobnie targowiska, które powstać miało przy ulicy Żelaznej. Natomiast z tych rzeczy, które tutaj zostały przedstawione, w grudniu 1938 roku otwarto właśnie całkiem nowe targowisko na Saskiej Kępie, do którego śladów dzisiaj nie odnajdziemy. Natomiast na tym targowisku i w szeregu innych miejsc, na przykład na Kercelaku, na przykład w halach mirowskich, zaczęto stosować, wprowadzono do powszechnego użycia właśnie wzory stoisk zaprojektowane przez architektów z zarządu miasta, takich właśnie wiatek z wielopoziomowymi straganami, z wysuwaną tutaj szufladą, tu z otwieranym takim schowkiem, jeszcze jak widzicie z takim podestem i zadaszeniem. I jak można dostrzec, choć dosyć nieduże w swoich wymiarach, to generalnie bardzo uniwersalne w swojej formie. W zasadzie mogłyby być fajną konkurencją dla tych wszystkich szczęk, które znamy z lat 90. Te były w konstrukcji drewnianej i jak widzicie dosyć nieduże i dosyć, tak powiem, wiotkie. I pewnym apogeum tej, że tak powiem, reorientacji polityki handlowej było właśnie realizowanie tych hal targowych. I jedna taka hala miała powstać na Kole. Znalazłem
adnotacje archiwalne mówiące o pracach nad tym projektem, natomiast jedynie jedna hala doczekała się materializacji na Marymoncie, miejska hala targowa zaprojektowana przez Stanisława Marzyńskiego, też takiego pioniera modernizmu, która w stanie surowym została w 1939 roku zrealizowana i potem w czasie wojny służyła za warsztaty, była redutą w trakcie powstania, była częściowo zniszczona i dopiero w latach 70. z powrotem zaczęła funkcjonować jako hala z poemu, natomiast niestety jej współczesna architektura się trochę zmieniła. Wtedy był to wspaniały przykład modernizmu strukturalnego z pięknymi betonowymi kolebkowymi dachami. No i też dla nas pewne, że tak powiem, pewna podpowiedź, jak mogła wyglądać architektura innych obiektów tego typu. Natomiast, że tak powiem, wchodząc już w taki, powiedzmy, ostatnią część naszego wykładu, pragnę też opowiedzieć o właśnie kilku takich, że tak powiem, w cudzysłowie, instytucjach komunalnych, których los w latach 30. wpływał zarówno na jakość życia warszawiaków, jak i też na estetykę naszego miasta. I tutaj jednym z takich przykładów, o których warto wspomnieć, była elektrownia miejska. Jej historia była taka, że w zasadzie do 1936 roku właścicielem elektrowni było takie polsko-francuskie towarzystwo gazowe. I stosowało ono po pierwsze jakieś nieuczciwą konkurencję, windowało ceny, źle serwisowało sieć. Generalnie miasto Warszawa wytoczyło proces temu towarzystwu i ten proces wygrało i elektrownia na Powiślu stała się własnością miasta Warszawy. I ponieważ stała ona przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, w jednym z bardziej reprezentacyjnych miejsc nad Wisłą, w sąsiedztwie nowych budynków, takich jak ZNP czy Teatr Ateneum, to też koniecznym było poprawienie jakości i wartości estetycznej całego tego kompleksu. I o ile z głównymi halami nie za bardzo było co zrobić, o tyle podjęto bardzo wymowne, bardzo, że tak powiem, ciekawe działania w stosunku do wszystkich budynków, które stały od strony Wybrzeża Kościuszkowskiego, od transformatorowni, tutaj budynków biurowych, stacji ciśnień. Mianowicie wszystkie te budynki zbudowane na początku XX wieku miały zostać nadbudowane, przebudowane, rozbudowane, miały mieć uproszczone elewacje albo przerobione elewacje, tak aby w formie docelowej ich zewnętrzne bryły przypominały biurowce albo duże kamienice, a nie hale maszynowe potężnego zakładu przemysłowego. I dokonano tego procesu, natomiast niestety 10 lat temu rozebrano sporą część elektrowni i z tego przedwojennego właśnie, że tak powiem, redesignu elektrowni zachował się jedynie budynek biurowy przy rogu Tamki. Biurowiec elektryczna 4 rozebrano. Ten budynek rozebrano przy budowie Mostu Świętokrzyskiego. Zachował się jedynie ten, tak zwana hala turbin 15 kW. Taki charakterystyczny w takim kolorze trochę piaskowym, trochę takim morelowym, z dwoma wysokimi piętrami przedwojennymi. Jego proporcje z zewnątrz wyglądają właśnie jak jakiegoś domu przeznaczonego dla ludzi, natomiast pierwotnie w środku była wielka, pusta hala, gdzie stały turbiny, maszyny, kotły, etc. I faktycznie Starzyńskiemu udało się częściowo doprowadzić do, że tak powiem, właśnie tego remodelingu elektrowni, bo też od strony ulicy Leszczyńskiej postawiono kilka nowych struktur i też, co najważniejsze, na rogu Tamki i Wybrzeża powstał całkiem nowy biurowiec, właśnie administracja elektrowni miejskiej,
która sama w sobie jest świetnym przykładem architektury modernistycznego monumentalizmu. Natomiast dodatkowo tu, jak spojrzycie na lewo, na pierwszym planie dostrzeżecie jeden z przeszło 30 szaletów podziemnych, które zostały zbudowane przez Stefana Starzyńskiego w ramach po prostu akcji poprawy jakości sanitarnej życia w Warszawie. Gdyż no niestety sikanie po bramach i do rynsztoków było wtedy niestety plagą. I w centrum miasta przy wielu skrzyżowaniach, tak jak na przykład na rogu Pięknej, Kruczej i Mokotowskiej, tak jak na przykład na placu Starynkiewicza, tak jak na rogu Tamki i Wybrzeża Kościuszkowskiego, tak też właśnie w 30 innych lokalizacjach na terenie całego miasta, na Powązkach na przykład, na Placu Inwalidów też, zostały zrealizowane takie nowoczesne podziemne szalety projektowane przez autora projektów szpitalnych, pana Borawskiego. I niektóre z nich istnieją po dziś dzień, natomiast w większości nie spełniają swoich funkcji, natomiast wtedy były jedną z takich oznak właśnie poprawy higieny w Warszawie. Zaś sama elektrownia była częściowo rozbudowywana. W 1939 roku zbudowano trzecią kotłownię od strony ulicy Leszczyńskiej, której projektantem był legenda polskich konstruktorów, profesor Stefan Bryła. I ta piękna szkieletowa forma obłożona szarą cegłą cementową została rozebrana w 2013 roku podczas tej tak zwanej właśnie rewitalizacji elektrowni po Wiśle. Również tutaj ten budynek, tutaj były ciśnieniomierze, też niestety został rozebrany, a też został zbudowany właśnie w ramach tego, że tak powiem, retuszu budynków przemysłowych. Natomiast sama elektrownia miała się wynieść w latach 40. na Żerań, gdyż tuż przed wojną miasto wykupiło w sąsiedztwie portu żerańskiego sporą parcelę, na której powstał projekt nowej elektrowni miejskiej. Tu zresztą widzicie właśnie ten projekt schematyczny. Natomiast faktycznie realizacja dokonana została dopiero począwszy od roku 1950, ale dokładnie w tej samej lokalizacji, co przed wojną. Natomiast no, to modelowanie budynków elektrowni było jednym z elementów tego wielkiego programu Frontem ku Wiśle, o którym będę jeszcze na kolejnych spotkaniach opowiadał. Natomiast właśnie przebudowa, umocnienie i uporządkowanie wybrzeża Wisły były również jednym z takich dużych zadań wpływających na jakość życia, gdyż po Wiśle 100 lat temu było dzielnicą de facto jakby odwróconą całkowicie od brzegu rzeki. Wzdłuż rzeki były różne pomosty, przystanie, różne obiekty infrastrukturalne. Po tej stronie nie było żadnych takich plaż. Był jedynie ten bulwar Wybrzeża Kościuszkowskiego od Mostu Poniatowskiego do ulicy Karowej, natomiast właśnie po roku 1936 Starzyński kontynuował pracę przy budowie tego bulwaru i powstało wtedy Wybrzeże Gdańskie na tym odcinku od Nowego Zjazdu do dzisiejszej ulicy Sanguszki. I tutaj zdjęcia wykonane właśnie z koryta Wisły tu pokazują w okolicach mostu Kierbedzia umacnianie dwóch brzegów, podbudowę dwóch poziomów właśnie bulwaru. Tu widzimy roboty ziemne, poszerzanie brzegu Wisły na wysokości dzisiejszego mostu gdańskiego. Tu jest skrzyżowanie Sanguszki i wybrzeża Gdańskiego. I właśnie bulwary zostały zrealizowane jedynie na odcinku niewiele ponad 600 metrów i co ciekawe, te 600 metrów miało cztery różne otwarcia. Co kilka miesięcy otwierano kolejne fragmenty tego wielkiego bulwaru. No jeszcze była ta gradacja, że można było otworzyć albo górny, albo dolny poziom, natomiast no niestety plany Starzyńskiego były znacznie ambitniejsze, no bo ten bulwar przebiegać miał
też u podnóża Cytadeli, dochodząc do terenów dzisiejszej Spójni, czyli dawnego kampusu Wojskowego Klubu Sportowego Żoliborz, a i potem wzdłuż Wisły biec miał też trakt spacerowy w kierunku Bielan. Natomiast ten odcinek właśnie staromiejski był najbardziej reprezentacyjnym z dwoma poziomami bulwaru, z nowoczesną autostradą i z bocznicą do holowania węgla do elektrowni Powiśle, która to bocznica wychodziła z dworca gdańskiego, zjeżdżała w dół przy Sanguszki i kończyła się wjeżdżając na teren elektrowni, tam gdzie dzisiaj jest Centrum Nauki Kopernik. I tą bocznicę zlikwidowano dopiero w roku 1974. Natomiast bulwary nadwiślańskie to był jeden tylko z elementów budowy też nowoczesnego ekosystemu w Warszawie. Drugim były prace porządkowe właśnie związane z zielenią, te sadzenia szpalerów drzew, o których mówiłem, jak i na przykład porządkowanie parków i ogrodów jordanowskich, i tutaj Park Wielkopolski był jednym z większych tego typu przedsięwzięć, ale też pamiętać trzeba właśnie o Parku Dreszera na Mokotowie, czy Parku Sowińskiego na Woli, które też były wtedy właśnie zakładane w czasie kadencji Starzyńskiej. No tak, to jest Dreszer, tak. To jest, tutaj jest, to jest róg Ursynowskiej i Kazimierzowskiej. Ta willa stoi nadal. Czy na przykład dokonano też rewitalizacji alejek parkowych wzdłuż kanału Piaseczyńskiego i przeprowadzono remont samego kanału Piaseczyńskiego, o czym też jeszcze zaraz wspomnę. Natomiast te plany rozbudowy terenów zielonych były no znacznie bardziej ambitne niż to, co udało się dokonać, bo jeszcze tuż przed wybuchem wojny miasto zakupiło właśnie tereny Olszynki Grochowskiej, a Stefan Starzyński od Ksawerego Branickiego z własnych pieniędzy zakupił tereny Lasu Kabackiego, a jednocześnie właśnie też na deskach kreślarskich powstawały koncepty nowych założeń parkowych, z których niektóre faktycznie zmaterializowały się dopiero po wojnie, czego doskonałym przykładem może być Park Moczydło, który już przed wojną miał być parkiem dzielnicy Koło, sięgającym aż do ulicy Ożarowskiej. Natomiast pierwotny projekt zakładał, że właśnie przy ulicy Ożarowskiej stanąć miała hala sportowa, no stał już budynek szkolny, a na południe od niej właśnie rozciągać się miało potężne założenie parkowe pomiędzy Elekcyjną a dzisiejszą ulicą jakby Prymasa Tysiąclecia. Tu dzisiejsza ulica Sitnika, czyli dawna ulica Zawiszy, tutaj kościół Piotra i Pawła, szkoła przy Ożarowskiej, szkoła przy Zawiszy i jak widzicie bardzo ciekawe założenia no, samego parku z domem ludowym i tutaj zauważcie tych ciągów zieleni, takich skwerów i parków liniowych, które miały przecinać dzielnicę, tworząc takie zielone korytarze przechodzące przez te strefy zabudowy, no zakładane w celu przewietrzania, odświeżania powietrza, no poszerzania wnętrz ulicznych i poprawiania ich jakości. Natomiast właśnie o ile park na Kole i hala sportowa na Kole, że tak powiem, pozostały jedynie na deskach kreślarskich, o tyle miasto zrealizowało jeden taki ośrodek sportowy przeznaczony dla dzieci i młodzieży Kamionka, który stoi dzisiaj przy rogu Podskarbińskiej i Teres Polskiej pod nazwą Klubu Sportowego Orzeł. I budynek w 1938 roku zaprojektowało dwóch młodych, zdolnych architektów, panowie Karpiński z Nowickim, natomiast niestety do wybuchu wojny ta hala nie została w pełni ukończona, nie wykonano tu skrzydła poprzecznego, no i budynek też nigdy nie został w
oddany do użytku, w środku jest praktycznie w stanie surowym. Natomiast Maciej Nowicki prawdopodobnie zaprojektował również tą, że tak powiem, niezmaterializowaną halę sportową na kole, gdyż zachowały się jej wizualizacje z miesięcznika Życie Techniczne, których autorem był Maciej Nowicki, który posiadał taką bardzo charakterystyczną kreskę, zaś te właśnie miękkie formy i te cienkie słupy, daszki bardzo przywołują na myśl styl Nowickiego, stąd też tutaj postawiłem znak zapytania, może jest to kolejna nieznana realizacja tego legendarnego architekta. Natomiast na koniec, ponieważ Starzyński uwielbiał przedstawiać właśnie wszystko na statystykach i wykresach, które miały, że tak powiem, wręcz tutaj onieśmielać wartościami liczbowymi, to też podążając, że tak powiem, za duchem Starzyńskiego i też korzystając właśnie z jego promocyjnego wydawnictwa Rozwój Stolicy, zebrałem cały szereg właśnie ilustracji, statystyk, które obrazować miały właśnie skalę zmian i ilość inwestycji prowadzonych w różnych dyscyplinach komunalnych. Właśnie począwszy od rozbudowy sieci wodociągowej, którą pociągnięto aż na dalekie przedmieścia i którą uzupełniono w tych dzielnicach obrzeżnych. Te wszystkie tutaj malutkie owsiki to są no, wszystkie ulice typu Kolonia Prausa, Księcia Ziemowita, tu jak widzicie masa ulic Saskiej Kępy, tutaj Olimpijska, Płatowcowa, Karwińska, etc. No, dużo uliczek na przedmieściach. Poza tym też właśnie zbudowano szereg nowych kanałów zbiorczych i skanalizowano też ulice właśnie w gęściej zabudowanych fragmentach nowych dzielnic, tak jak tu w centrum Ochoty czy na północnym Żoliborzu i jednocześnie właśnie tam, gdzie w centrum powstawały jakieś nowe ulice typu Aleja Przyjaciół czy typu Aleja pod Skarpą, też oczywiście prowadzone były na bieżąco roboty właśnie kanalizacyjne i wodociągowe i to zdjęcie jest też bardzo ciekawe pod wieloma względami. Tu na pierwszym planie jest niezrealizowany przebieg Alei pod Skarpą. Na drugim planie widzimy dawną rotundę z panoramą Tatr w formie warsztatu samochodowego z końca lat 30. Tu widzimy w budowie kamienicę Dynasy 16 i na szczycie Skarpy Sewerynów i Uniwersytet, a obracając kamerę na prawo widzimy zespół 7 kamienic zbudowanych w latach 38-39 przy rogu Oboźnej i Topiel, które miały być fragmentem zabudowy otaczającej otaczającej Skarpę Wiślaną. I o tym projekcie jeszcze będę opowiadał, natomiast jak widzicie, no właśnie to tempo rozwoju miasta wymuszało też przyspieszenie inwestycji. No i znowuż właśnie wracamy do tego kropkowanego schematu, że każda taka kropka oznacza 4 do 6 domów wielorodzinnych i to możemy przemnożyć właśnie na setki, a nawet tysiące nowych domów, które wtedy powstawały, a których uzupełnieniem była właśnie ta wspomniana przeze mnie sieć szkolna. I tutaj też Starzyński, niejako chwaląc się statystykami, kropkami zaznacza lokalizację nowych placówek, a cyferki opisują kubaturę poszczególnych budynków w metrach sześciennych. Choć ta wartość nie jest tutaj znacząca, tak naprawdę powinno być napisane, ile dzieci chodzi do poszczególnej placówki. Natomiast przechodząc na tabelaryczne zestawienia wyników, to w zasadzie Starzyński w każdej kategorii, jego czterolatka była lepsza od czterolatki końca lat 20. i czterolatki wielkiego kryzysu, a również w skali jego lat kadencji właśnie odnotowany był przyrost we wszystkich polach działalności. Tu zauważcie właśnie pozyskiwanie gruntów prywatnych, zakupy i darowizny.
tutaj w hektarach 36 hektarów i bach, Olszynka 85 hektarów zakupiona właśnie, też zresztą chyba z majątku rodziny Branickich. I no właśnie to można było też zestawić, pokazując jako osiągnięcie, że właśnie za czasów poprzednich prezydentów ten przyrost terenów parkowych był bardzo nieznaczny, natomiast prezydent Starzyński, jak widzicie, że tak powiem, tutaj gigantyczną ilość, ponad 100 hektarów nowych terenów, ponad 130 hektarów nowych terenów zieleni przyłączonych do miasta. No i zauważcie właśnie, tak jak w zasadzie każda ta tabliczka, tabela odzwierciedla to, o czym wspomniałem, że no właśnie budowa ulicy niosła za sobą kanalizację, wodociąg, stawianie latarń ulicznych, sadzenie drzew. Stąd też właśnie wzrasta długość oświetlonych ulic i zauważcie, mamy 330 km elektryki i aż 170 km ulic oświetlanych latarniami gazowymi, co dzisiaj jest przecież ewenementem. I też nawet sieć gazowa, jak można zobaczyć, przyrosła prawie tyle samo, co przez okres 8 poprzednich lat, a jednocześnie obniżenie abonamentu i rachunków za gaz przyczyniło się do tego, że odpływ klientów gazowych został zatrzymany i nawet widzicie, wzrosła liczba odbiorców tego, że tak powiem, materiału i sama gazownia, która wpierw została właśnie przeniesiona na Wolę, tam rozbudowywała się, a w drugiej kolejności w latach 40. na terenie Golędzinowa powstać miała nowa gazownia miejska, o czym jeszcze będę opowiadał, bo też znalazłem jej plany. Natomiast właśnie ta gazownia na Kasprzaka zużywała tutaj, jak widzicie, 110 tysięcy ton węgla rocznie, produkując 63 miliony metrów sześciennych gazu, do tego koks, smołę, benzol i amoniak. No nie był to, że tak powiem, wówczas najzdrowszy sposób pozyskiwania energii, natomiast prawda jest też taka, że ogrzewanie i instalacje gazowe były relatywnie jednym z rzadszych elementów, bo o wiele częściej po prostu palono piecami na węgiel. Natomiast faktycznie też wraz z budową sieci ulicznej rozwinęła się sieć kanalizacyjna, zarówno wodociągowa, jak też spustowa, co oczywiście też, jak widzicie, pokazują dumnie tabelki, gdzie właśnie czterolatka Starzyńskiego bije na głowę ośmiolecie lat 20. i 30. No prawie w każdej kategorii, które tu widzicie. Tu kolejna rzecz, właśnie rozbudowa sieci ulicznej. Przybył 1 000 000 m² jezdni brukowanej i 890 tysięcy metrów kwadratowych asfaltowych, co też, jak widać, było znaczącym przyrostem w stosunku do wcześniejszego okresu. No zwłaszcza ten okres 30-34 był najgorszy, no bo to było po prostu apogeum wielkiego kryzysu. I nawet właśnie w tej dziedzinie pod tytułem zieleń miejska dostrzec można było znaczący postęp. Zauważcie, przez 4 lata kadencji Starzyńskiego posadzono łącznie 15 tysięcy drzew i dodatkowo 3,5 tysiąca nowych ławek zostało rozstawionych na ulicach. Też zauważcie, tutaj właśnie tekst wspomina, że dokonuje się zazielenienia torowisk Puławska, Rakowiecka, Filtrowa, Wolska. No i właśnie, że przyrost o 50% więcej drzew niż było w poprzednim czteroleciu, no co faktycznie było dużym osiągnięciem, no i było dosyć łatwo widoczne, bo większość ulic była bardzo kamienna. I wszystkie te osiągnięcia były zbierane i publikowane właśnie w tych
broszurach i wydawnictwach, że tak powiem, jednorazowych, które potem były rozdawane chociażby na wystawach promocyjnych. Te wszystkie ja posiadam, tu dwa z nich przyniosłem, pozostałe cztery przyniosę przy kolejnej okazji. Natomiast te wszystkie problemy i te wszystkie zadania inwestycyjne musiały być niejako skoordynowane w jednym, że tak powiem, dziele zbiorowym i tym dziełem zbiorowym, które wytyczało kierunki, wskazywało najważniejsze, że tak powiem, zadania, był oczywiście plan ogólny, którego nowa wersja powstawała od roku 1935 pod kierunkiem Mariana Spychalskiego i Stanisława Różańskiego i o tym też planowaniu Warszawy będę opowiadał za dwa tygodnie 7 listopada, natomiast dzisiaj jest za 5:09. Ja z mojej strony zdołałem opowiedzieć wszystko, co pragnąłem Państwu przekazać. Jeżeli znacie osoby, które nie dotarły dzisiaj, to możecie im przekazać, że wykład będzie opublikowany online po weekendzie na stronach Muzeum Powstania Warszawskiego albo na YouTubie Muzeum. Natomiast ja zapraszam 7 listopada na kolejny wykład, tym razem pod tytułem Starzyński jako planista, czyli Widziałem Warszawę Wielką. Zaś dzisiaj z mojej strony jest to wszystko. Dziękuję za przyjście, uwagę i kłaniam się. Dobrej nocy.